Kolejny nerw nowej nagrody 10 tieru, tajemniczy premium z kosmicznym dpm serwer testowy z aktualizacją 1.20 i ogromną mapą Zatoka Małż, ciekawy wieszołek drzewa na luty i zmiany w wyposażeniu eksperymentalnym. To są najważniejsze tematy, które poruszymy w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, witam Was serdecznie i dziś mam dla Was kolejne newsy z naszej ulubionej gry o czołgach. Zaczniemy od pojazdu, który był nazywany pogromcą Chieftaina, następcą Chieftaina. Jest to, moi drodzy, amerykański MBTB, czyli po prostu dyszka, która będzie nagrodą. Pojazd ten, niestety, dostał kolejnego nerfa. Mówiłem wam o tym, że jego parametry są tylko troszeczkę słabsze od Chieftaina, więc nie zdziwię się, jak Wargaming jeszcze bardziej mudowali i tak się niestety stało więc co tym razem pojazd ten stracił? Troszeczkę prędkość obrotu, to nie jest wiadomo najważniejsze, do tego jeszcze heki na dziale 120 mm zostały osłabione, penetracja zmalała ze 125 na 90 i jakby było mało, wydłużono jeszcze czas celowania i zwiększono rozrzut, więc pojazd będzie mniej skuteczny w ruchu. Tak jednak, te informacje to jest pestka. Najważniejsze co ogłoszono to, pancerz tego pojazdu i to szczególnie chcę, proszę Państwa, pokazać. Zwróćcie proszę uwagę, że pojazd ten ma mnóstwo takich szczelin, takich punktów, gdzie pancerz jest cieńszy, słabszy i to oznacza, że będzie się dało go z bliska na pewno w takiej sklejce przykładowo pokonać, to jest jedna rzecz i do tego ma takie policzki na kadłubie, które mają tylko 260 mm i ktoś powie nie no, 260 to jest dużo, to jest może i dużo na ósemki, ale na dyszkach to już wielkiego wrażenia nie robi, więc pojazd ten dla mnie, no jeśli ma mieć takie policzki, no to raczej na pewno nie będzie nadawał się do side-scrapa. To, to na bank, to od razu można powiedzieć, ale też właśnie z bliska będzie łatwe do przebicia. Sama wie, że na pewno, no nie powiem, że jest jakaś miękka, no bo wygląda naprawdę spoko. Trzeba tak naprawdę w takich dużych punktach przynajmniej, 350 mm, ale, no mówię, dolna płyta, cienka, policzki na kadłubie też słabe, te szczeliny to wszystko sprawia, że pancerz Chieftaina dla mnie przynajmniej, jest znacznie, znacznie lepszy. Także tyle na temat MBT-B, i teraz przechodzimy już do drugiego pojazdu. Jest to Tit Rozanow, teoretycznie nowy radziecki czołg średni. Premium 8 poziomu, ale praktycznie raczej pojazd pod jakiś inny tryb niż random, ponieważ gdyby wszedł z tymi parametrami do randomków, to naprawdę wywróciłby balans do góry nogami i jeśli Wam się wydaje, że skoda T56 robi rozpiernicz, BZ robi rozpiernicz, to dopiero byłaby inna liga, to byłaby inna kategoria, naprawdę totalne szaleństwo. Co o tym pojeździe wiemy? Na początek przedstawię Wam krótki opis historyczny, oczywiście w cudzysłowie, podany nam przez Wargaming, bo pojazd wygląda bardzo dziwnie i pewnie wielu się zastanawia z Was, o co tu chodzi, więc jest to projekt samolotu inżyniera Rozanowa. Czołg miał grube, ustawione pod kątem płyty pancerza. A jego szczególną cechą było dodanie napędzanych walców bojowych z przodu. Miały one chronić zawieszenie przed minami i pociskami, oraz w razie potrzeby być podnoszone. Także teraz wiecie już, dlaczego tak wygląda. No i to od razu daje takie myślenie, że cholera jasna, może będzie w jakimś nowym trybie, gdzie będą miny i będzie można je właśnie w ten sposób pokonywać. No, naprawdę nie mam pojęcia. Jaki jest pomysł na ten czołg, ale no nie wiesz, że wejdź do randomów. I teraz już mówię Wam, jakie są parametry. Pojazd ma na 8 tierze 1200 życia, to jest faktycznie dość mało jak na MEDA, ale to najgorsze nie jest. Waży moi drodzy prawie 50 ton, więc sporo jak na radzieckiego średniaka. I uwaga, moc na tonę to jest tylko lekko ponad 10 koni, więc szybki, no to przynajmniej. W praktyce nie będzie, na papierze rozpędza się do 50 na godzinę do przodu i 15 do tyłu, ale nie ma takiej opcji, aby czołg miał 10 koni na tonę i jechał 50 na godzinę, no, tylko z górki. Jeśli chodzi o ważne rzeczy, podano zasięg widzenia bardzo wysoki, 390 metrów. Niektóre medy radzieckie są ślepawe, ten na pewno by dobrze widział. I mamy jeszcze pancerz plus, od razu mówię, model. Pancerz na papierze to na kadłubie 115 na froncie, 65 z boku, 40 z tyłu i na wieży 205 na froncie, 100 z boku, 40 z tyłu. I jak się do tego odnieść? Można się odnieść tak, że kadłub na papierze wygląda słabo i w praktyce też jest mięciutki. Naprawdę no, tylko ewentualnie jakieś szóstki, siódemki mogłyby się dingać. wieży jednak jest już bardzo twarda i tam na pewno wiele strzałów miałoby prawo się odbić. W niektórych punktach jest nawet 300 mm, więc dla mnie to jest trochę chore. Mamy jeszcze taką, można wydawać się kopułę, taki garnek, ale z tego co patrzę, wszystko co w niego trafia to jest ding, więc yy, naprawdę bardzo dziwny model. Nietypowy, od razu mówię też te, te walce bojowe. One nie zbierają z Demetrem, więc tam nie zdaje się uszkodzeń. To było raczej do przewidzenia. I teraz moi drodzy, parę słów o dziale bo wokół tego są największe kontrowersje. Mamy tutaj działo kalibru 85 mm, więc kaliber no niby dość słaby, ale zobaczcie, damage. 280 na pocisku zwykłym, goldowym i na heku. I na Heku? co jest, no, bez sensu. Dlaczego Haek zadaje takie same uszkodzenie jak Apek i Goldowy, a ma mniej penetracji? Bo zobaczcie, penetracja. Pocisk zwykły 220, Goldowy 235 i Hek 45. Dla mnie jest to jakieś nieporozumienie, może jakaś pomyłka programisty, nie wiem, ale na pewno w tej sytuacji Haeki byłyby po prostu bez sensu. I kolejna rzecz, która nie ma logiki, to, moi drodzy... DPM tej konstrukcji prawie 4000 bez bonusów i nawet 5000 z dodatkami. To oczywiście jest wartość, której nie ma żaden inny pojazd w grze. Dotychczasowy rekordzista, czyli Badger, ma, moi drodzy, DPM 3400 bez bonusów, ale pamiętajmy, jest dziesiątym tierem, Teddyk, to jest 8 Med i ma DPM prawie 4 koła. No to nie może być prawda, no to się nie trzyma kupy! Jak można byłoby dać taki DPM na 8 tierze, to przecież by totalnie niszczyło wszystko. Nie miałbyś z nim szans, byś go spotykał i od razu ginął, więc... No jeśli ktoś mi mówi, że to ma być do randoma, to ja dziękuję dobranoc, tylko ten pojazd ma sens. Nic innego po prostu nie ma sensu w ogóle brać do bitew. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że to nie wejdzie. Jeśli chodzi o resztę parametrów działa... Czas przodowania wychodzi lekko ponad 4 sekundy bez bonusów. Pamiętajmy, przy uszkodzeniach 280. Celność jest spoko, 0,36. Czas celowania niecałe 2 sekundy krótko. I opuszczanie działa 6 stopni, więc też katastrofy nie ma. Parametry totalnie z dupy. Czy to właśnie ten pancerz, który jest za mocny moim zdaniem na wieży, czy to to działo, to wszystko po prostu jest porąbane i... Naprawdę, mam nadzieję, choć wszystko wskazuje, że to wejdzie do bitew, takie są fakty. Jest normalnie oznaczone jak premka i tak dalej. Mam nadzieję, że się mylę i to po prostu no nie wejdzie, bo no zniszczyłby po prostu ósme tiery. I teraz przechodzimy do trzeciego newsa: i jest to, moi drodzy, wyposażenie eksperymentalne. Mnóstwo widzów pytało się mnie, multi, kiedy to wróci? Ja nie dostałem, oni mają i nie mają, ja nie mam, jak to będzie, więc mamy szczegóły. Mamy konkretne informacje, i tak, po pierwsze, yy, dalsze rozdawanie wyposażenia eksperymentalnego zostanie wznowione 8 lutego, czyli no, lada dzień, tak naprawdę. I wraz z wznowieniem, wyposażenie eksperymentalne dostaną ci, co go jeszcze nie dostali, i do tego pojawią się misje misje, w których będzie można zdobyć części, aby to wyposażenie ulepszyć. To jest bardzo ważne. Teraz będzie więcej części do zdobycia. Miało być 1400, będzie 1500, więc to jest no ważne. Będzie można bardziej to rozwijać. I oprócz tego, że będzie dalsze rozdawanie tego. Wargaming osłabił wyposażenie eksperymentalne. Napisali, że było za mocne i że to był błąd. Yy, czytam informacje z artykułu. Czytałem. I moi drodzy, teraz to będzie słabsze. Dalej będzie miał sens na niektórych pojazdach, na przykład na takich, gdzie bardzo często pada magazyn, bardzo często pada silnik, ym, palimy się. Tam na pewno wyposażenie eksperymentalne będzie ok dalej, ale jednak trzeba powiedzieć sobie, że jeśli miałbym tak porównywać wyposażenie eksperymentalne do tego fioletowego, najlepszego dotychczas w grze, to fioletowe wygrywa dla większości maszyn dla większości. Na pewno to wyposażenie eksperymentalne jest na wielu czołgach lepsze niż to zwykłe za kredyty, to bez dwóch zdań. Ale w starciu z tym fioletowym często przegrywa, więc po tych zmianach, które no mówię, są dość istotne, nawet o kilka procent mniej życia albo o kilka procent gorsza stabilizacja działa, to wydaje mi się, że wyposażenie eksperymentalne nie będzie wcale aż takie przegięte jak wielu graczy myśli. Było, ale już nie będzie. Także tyle chciałem Wam powiedzieć. Wiecie, kiedy to wróci, 8 lutego. Kolejny news. Moi drodzy, aktualizacja 1.20. Jest już dostępny serwer testowy, gdzie można sobie to testować. Do tego wiadomo, można testować, jak chcecie, na przykład jakieś dychy. Śmiało można to robić. I co jest na tym serwerze testowym? Mało, bardzo mało. Jak na aktualizację 1.20 spodziewałem się jakichś fajerwerków, a to jest taki patch, który będzie bardzo delikatny. Przynajmniej w obecnej wersji jest taki. Może będzie druga tura z większą ilością nowości. I po pierwsze, pojawi się mapa Zatoka Małż, która jest na Pacyfiku, jest taką wysepką tropikalną. I mamy wymiary, wymiary tej mapy 1300 na 1300 To jest ogromna mapa, moi drodzy. Ogromna. Nie wiem, czy chyba nie największa w grze, jeśli chodzi o takie do randoma, więc będzie sporo jeżdżenia. No i co? Ja osobiście tę mapę już grałem, bo ona była do testowania w misjach zwiadowczych i pewnie wielu z Was też ją kojarzy. Co poza tą mapą? Będą jeszcze zmiany na trzech mapach: jest to lotnisko, step i kopalnie. I tutaj powiedziałbym, że dla mnie przynajmniej największa zmiana jest na lotnisku, bo tam ciężkimi będzie teraz znacznie teoretycznie wygodniej się grało. Mówię teoretycznie, bo widzę różnicę, ale nie grałem jeszcze, więc też musicie rozumieć, że wiarygodne to do końca nie jest. Ale faktycznie wygląda to dużo lepiej dla chwików. Powinny mieć więcej osłon i więcej możliwości walki bez zbierania od niszczycieli, więc zapowiada się, Dobrze. I moi drodzy, ostatnia już informacja. To jest nowy wiszołek drzewa, który zaczął się właśnie dzisiaj, więc wiecie, co robić, wiecie, wiecie co wbijać. Jest to wiszołek drzewa na Testo LT i E5 amerykańską. I tutaj sytuacja jest następująca. Terminy od 5 lutego do 5 marca. I czy warto te dwie linie robić? Zacznę może od Testo LT. Dla mnie radziecki lajcik jest trzecim najlepszym lightem w grze na 10 pierze. Pierwsze miejsce wiadomo, EBR 105, drugie miejsce Manticora i trzecie właśnie Testo LT, więc jeśli macie te dwa poprzednie lajty, to na pewno Testo LT warto do gablotki sobie dołożyć, warto go sobie wbić, choć nie jest to mówię lider, co jest fajne w tej linii, co jest fajne w tym lajcie. Linia jest na pewno dość mobilna, dość zwrotna, więc jest ciekawie. To nie jest jakiś taki nudny gameplay, ale na pewno sam pojazd ma troszeczkę za mało zasięgu widzenia na 10 tierze i to jest problem. No i na pewno no nie jeździ tak dobrze jak EBR, więc głównie trzeba tym grać jednak z krzaczka, ale się przemieszczać z jednego do drugiego, z drugiego do trzeciego, wiadomo, mobilnie, ale jednak bardziej z krzaka. Działo raczej takie skromne, pijące po bardzo mało. Więc, no mówię, nie jest to priorytet, ale można rozważyć. Co do piątki, na pewno ta linia zyskała bardzo dużo. Mam tutaj na myśli, oczywiście, te niższe tiery: czy to moi drodzy piątka T1 Heavy, czy to szóstka M6, ósemka T32, dziewiątka M103. No bo T297K akurat została osłabiona, ale delikatnie, więc na pewno wbijanie tej linii jest teraz bardzo atrakcyjne. A z wierzchołkiem drzewa, to już bardzo, więc ja osobiście polecam, ale też podkreślam: ważniejszy jest AMX-M454, lepszy jest Super Conqueror, jeśli mówimy o 10. tierze. Te linie powinny być wyżej w hierarchii, więc o to Was proszę, abyście, jeśli coś planujecie wbijać, wbijali właśnie piątkę raczej później, bo będzie to linia trudniejsza i będzie to po prostu. Też pojazd dziesiątego tieru, no przynajmniej dla mnie troszeczkę słabszy niż te dwa wcześniejsze. Także tyle na temat wierzchołka drzewa. No i co moi drodzy, to były wszystkie newsy, które chciałem wam przedstawić. Na koniec jeszcze bardzo was tutaj chcę pocieszyć wygranym ostatniego giveaway'a. Na moi drodzy Toga serdeczne gratulacje dla pani Izabeli. No i co moi drodzy, ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału, polubienia tego materiału i słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!